Siema widzowie, dzisiaj znowu dzień serwisowy, zaczynamy od napraw, zaczynamy od serwisów, bo przygotowujemy się na wyjazd w góry. Lecimy ze Spaconem i z Dyczą w góry, zostaliśmy zaproszeni od chłopaków tutaj z okolic Lublina na to, żeby wybrać się razem z nimi w okolice Zakopanego, dokładnie do Wierchomi, gdzie pojeździmy sobie troszeczkę w takim typowo hard endurowym terenie. Zanim, jak widzicie, lista tego, co mamy zrobić, co mamy spakować do motocykli, do busa. Zaczniemy od dętek, przydadzą nam się dętki, bo nigdy nie wiadomo, kiedy wprawdzie ja jeżdżę na Tublisie, Dycza też, Spaceon ma dętki, ale dętki weźmiemy w zapasie. Wiadomo, łyżki, jakieś klucze podstawowe, klamki na zapas, w razie gdyby się połamały, olej i filtr, gdyby coś tam się zadziało, trzeba by to było wymienić, drugi filtr powietrza, w razie gdyby gdzieś tam jakiś jeden się zalał, pasy do wyciągania, trytki, zestaw jakichś kluczy do plecaka, jakieś tam obcinaczki, podstawowe klucze, dyszka 8, 13 i tak dalej, jakieś kombinerki, coś tam jeszcze. No wiadomo, smart do łańcucha, przewody chłodnicze, po tym jak ostatnio Spaconowi gdzieś tam się urwał jeden, także wolimy wziąć to na zapas, bo wychodzę z tego zdania, że jeśli coś wezmę, to mi się nie przyda, a jeśli tego nie wezmę, to będzie mi to potrzebne. No i wiadomo, płyn chłodniczy. Do tego dojdą jeszcze jakieś zapasowe ciuchy, zapasowe pierdoły, takie właśnie organizacyjne dla nas, nie tylko do motocykli, po to, żeby przygotować się do tego jak najlepiej, tak żebyśmy nie mieli gdzieś tam później problemów jakichś i się nie wkurzali, że nie możemy jeździć, bo to, bo tamto, bo czegoś nam brakuje. Także lecimy teraz z małym serwisem, bo musimy parę rzeczy wykonać. A mianowicie u Konrada zmieniamy oponkę na Metzelera Six Daysa Softa. Musimy jeszcze u niego wymienić tutaj przełącznik, resztę jakichś tam pierdół serwisów zrobiliśmy mu trochę wcześniej. Tutaj u mnie też zmieniam sobie oponkę, bo ta jest dosyć twarda, to jest ta opona, którą ostatnio testuję, także zmienię tutaj też na Metzelera Six Daysa. Dodatkowo Spaceon wyczaił, że mam luzy w łożysku z tyłu i z przodu, także łożyska już tutaj naszykowane. U Spaceona tak samo, łożyska z tyłu, z przodu. Ogarnąć filtry, muszę zmienić przełącznik tutaj od świateł, bo mam taki, nie blokuje się tutaj, lata sobie i się światła włączają raz takie, także to też pójdzie do zrobienia. W sumie takie bardziej sprawy kosmetyczne, pierdoły, ogarniemy to dzisiaj na szybko. Tutaj mamy jeszcze takiego RFS-a, który musimy wymienić z zadupek i sprawdzić, czemu ucieka powietrze z opony, bo jest wyczyszczona felga, nowa oponka. Tublis jest też wyczyszczony, nowa taśma dalej dana, a dalej gdzieś ucieka powietrze, także to też musimy zerknąć. Mamy jeszcze takiego SXF-a 450, w którym trzeba zrobić regulację zaworów. Zamontowaliśmy w nim fajne takie handbary oryginalne, znaczy handbary, sorry, listki oryginalne. Będzie jeszcze regulacja zaworów i jakieś tam parę pierdół mamy zrobić, ale to już tym zajmiemy się jutro. Tam stoi ostatni zakup, czyli KTM 250 2008 rok EXC. Całkiem fajna maszyna, zadbana. Coś tutaj zaczęło stukać w górze silnika, także ja podejrzewam, że to jest napinacz, ale dopiero jak dostaniemy się do łańcuszka rozrządu i wtedy będziemy wiedzieć, co tam się dzieje. Zakładamy teraz paski, tutaj u siebie z tyłu założyłem, przyszedł taki dosyć długi, także Spaceon tutaj podpowiedział taki patent, zobaczymy czy to zda egzamin. Założone są nity, zrobiłem otwory, jest tak ściśnięte, no nie wygląda to zbyt estetycznie, no ale działa, bo tak to taka szmata luźna tutaj była, zwisała. Teraz na przód mamy jakieś paseczki, co to jest? Jakiś Saichik, kurwa, czy jak to tam się wymawia. Tutaj są montowane akurat fajnie z tą tulejką w zestawie. I tutaj w śrubę, gdzie są montowane półki. Jeszcze mamy taki pasek, to ten będzie do Spaceona. Go zamontujemy elegancko. Spaceon też już wymienił sobie łożyska z tyłu w kole. U kądzia ogarnięta jest już oponka i założony nowy przełączniczek tutaj. U mnie jeszcze brakuje z tyłu nowej opony i łożysk. Z przodu łożyska już są wymienione, opona zostaje. Jesteśmy już praktycznie na ukończeniu i bierzemy się za niedługo zapakowanie sprzętów na busa. Kolejny dzień przygotowań przed naszym wyjazdem. To jeszcze
ogarniamy furki, te, które są dzisiaj do ogarnięcia. Umyjemy jeszcze nasze motorki. Piłem też opony do busa, bo tak obawiamy się, że w górach może być śnieg. Także jeszcze pójdą opony do wymiany w busie na zimówki. Tutaj założyliśmy u Spacona paseczek, tak elegancko. Spacon sobie założył, pozmieniał łożyska. Biorę się za wymianę oponek. Właściwie tej jednej oponki tutaj z tyłu. Luweta leży i działamy. Chłopaki składają teraz zbiornik, bo ogarnialiśmy wentylator. Uwalone są tutaj przewody, ale niestety na szybko nie mamy takiego czujnika, także zastosowaliśmy taki patencik, że tutaj ucięte są te dwa przewody. Ten czujnik działa na zasadzie zwarcia. Ucięliśmy dwa przewody, tutaj są puszczone, podłącznik i z włącznika będzie wentylator zasilany, załączany. Space on ogarnia, tutaj jeszcze śrubki wszystkie dokręca, sprawdza. To dużo śrubek jest luźnych i to też warto sobie sprawdzać. Tutaj od wibracji, od tego wszystkiego, po prostu śruby same się potrafią odkręcać. Tutaj zobaczcie, nowy zadupek siedzi już w RF-cie. Ładnie się prezentuje. Sprawdzamy jeszcze szczelność w oponce, bo gdzieś rantem ucieka powietrze. I tu już gotowy Spacona KTM. Ogarniamy jeszcze oponki w busie. Zakładamy zimóweczki, zimówki. I bierzemy się za pakowanie sprzętu. Większość rzeczy mamy już zapakowane. To jeszcze kleją się mocowania do kamerek. Jeszcze to jest świeży klej. Wzięliśmy jeszcze stojaki ze sobą, tak żeby się gdzieś tam, jak coś trzeba będzie jakiś serwis zrobić, to żeby było na czym moto postawić. Oponkę na tył wzięliśmy, jakieś tam pasy, no wszystko z listy mamy. Także my się zbieramy, szykujemy się, pakujemy się jeszcze swoje rzeczy i lecimy w trasę. Co Damian, pojechałbyś z nami? To pojechałbym, ale co ja poradzę. Objechałbyś tam wszystkich, no nie? Kurde, jeszcze w takim kasku, jak jastrząb bym siedział. Bardzo elegancki plecaczek tutaj z Husqvarnem, mimo że gość KTM-em jeździ. Już mój, zawijam. Ale się lansuje teraz. Z takich tematów jeszcze organizacyjnych rzeczy, które gdzieś tam wzięliśmy, no to wiadomo, smary, nie smary, jakaś chemia, jakieś oleje i tak dalej. No ale dla siebie, no to tak, dużo ciuchów na przebranie, jaką wzięliśmy dodatkową suszarkę, żeby w razie co suszyć buty, bo nie zdążyłem ogarnąć gdzieś tam tej suszarki takiej typowo do butów, bo taką chciałem wziąć, byłaby najlepsza, tak żeby gdzieś tam suszyć sobie buty, kaskę, rękawice, tak żeby to w miarę szybko schło, bo wiadomo, góry, także podejrzewam, że deszczu będzie sporo. Także wzięliśmy sobie jeszcze taką farelkę dodatkową z nadmuchem, żeby gdzieś tam móc dosuszyć sobie wieczorami te ubrania. No wiadomo, jakieś tam dużo skarpet, dużo bielizny na przebranie się, bo to albo się człowiek zmoczy, albo się obsra. Ty Spacon, jak się czujesz, jak twoje jest nastawienie przed wyjazdem? A jestem pozytywnie nastawiony i przestraszony. Nie no, będzie dobrze. Tak, ubiedziemy to. Tak. Co, nie kręci? No. Like this, I'm saying it's impossible because it's illogical.